Siema, dzisiaj lecimy sobie dalej z naszym łucznikiem. Więc teraz mam questę na upolowanie dwóch diabłów pod ziemi. O, które nawet tutaj są, czyli niedaleko. Zobaczymy, jak będzie szło łucznikiem, bo z tego co pamiętam, to warriorem było troszkę ciężej z tym. Łucznikiem wydaje mi się, że może być łatwiej, bo ja właśnie mogę sobie hejtować te mobki. Dzięki czemu one mnie prawie nic nie biją. Także powinno pójść w miarę okej. Dobra, już pada drugi. Pyk. Pierwszy kwestik zrobiony. Teraz mamy kolejne dwa. Dobra, i pada już drugi. Pyk. Już odbieramy sobie nagrodę. I teraz tym razem mamy trzy do upolowania. A, tu się od razu kurde cztery respią. To może być troszkę trudniejsze. Mam nadzieję, że Bob mi nie padnie, bo on mi jednak troszkę tutaj tankuje te mobki. Ale chyba... No, umarł. No dobra, pada trzeci, pyk. Zadanie ukończone. Ja tego czwartego nie dobijam, bo tu chyba będę miał dalej. Tak, cztery teraz mam do ubicia. To ja sobie tego ubiję. I pójdziemy później tutaj, mam kolejne. Do ubicia. No i dobra, czwarty pada. Także kolejne zadanie ukończone. I chyba aż do sześciu będzie, jak dobrze pamiętam. Tak, teraz jest pięć. Chyba maksymalnie 6 będzie. No i dobra, piąty pada, pyk. Ty, uciekł mi, halo. Co jest? Ale te moby są czasami tak pobugowane w tej gierce, że to jest niemożliwe normalnie. Dobra, kończymy. O, jeszcze 6 jest. A to jakiś chłop w ogóle bije. Biega z nimi. No ale spoko, przynajmniej ja tego tankować nie muszę. Mi się to podoba. O, umarł chłop. Umarł chłop, nie udało mu się przytankować. A to w ogóle jakiś chłop chyba awczy. Albo go wyrzuciło, nie wiem. No jeszcze mam 3 do zabicia. Tam 2 poszły na jakiegoś chłopa w ogóle. Który chyba też questa robi. Prawdopodobnie. No i dobra, został mi 1 do zabicia. Że gonią mi 4. Ja chciałbym je zgubić i później wziąć sobie ewentualnie jednego. Ja nie wiem, czy mi się to uda, bo ja nie wiem, jak te diaboły daleko gonią. No dobra, powiedzmy, że Bob się wywali, to przynajmniej uda mi się je zgubić. Dobra, i mamy to. To muszę sobie kliknąć i zakończyć questa, pyk. Jeszcze 7 muszę ich zabić. Kurde, dużo tego. Oho, tutaj widzę, że ten gościu dalej tankuje. No, spoko. Ja mam jeszcze 3 do zabicia, to akurat. 1. Pytanie, czemu on nie pada. No te moby też go nie biją jakieś super dużo, nie? Ile to moby go tam biją? Po 10-12? Także to też nie ma tragedii wielkiej. No i dobra, mamy ukończone zadanie. O, ja tą podkę chcę. Są te eventowe. I te mas... A, nie mogę ich zebrać, bo chłop tankował te moby. Ale bullshit. Dobra, jeszcze 8 muszę zabić. No tego mi nie zaliczyło. Niestety. A obudził się chłop. Dobra, i one tu są. Ha, bo tu ten. Pomagają jakiemuś chłopowi. No to ja sobie też skorzystam. A co? Dlaczego by nie? Kurde, jeszcze zahaczyłem tego. Bliska. Tak, jak on zrespił, to mi się nie zrespił te mobki. To jest dziwne.
Dobra, mam jednego mobka, to ukradnę tym chłopom tutaj. Mam nadzieję, że się uda. Tak, mamy 8, dobra, git. Mam zadanie zakończone. No i teraz trzeba tylko 9 zabić. No i dobra, mamy do zabicia jeszcze jednego chłopa. W ogóle ten gość mnie dodał do party, także fajnie. O, zadanie ukończone. Pyk. No i teraz jeszcze tylko 10 potrzebuję. Ale ten quest jest tak długi. Tragedia. No i dobra, ostatni mobek padł. Mam nadzieję, że to koniec. Chyba, że będzie teraz 11 znowu. Nie, dobra, mamy CPK. No co, lecę na CPK. Te mobki jeszcze zostawiam, nie chcę mi się ich bić. A, nie mogę, bo jestem podczas walki. Okej, to muszę ich zgubić. Dobra, zobaczmy, jakie są nagrody za CPK. Kusza. W sumie dla mnie to sztylet, ale jest 50 tych fajnych potek, także git. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś super trudne, bo kurde żarcia żadnego nie mam, tylko kilka potek. Nie chciało mi się iść do miasta. Ale zobaczymy, ten cepek wygląda, no jakby był taki w miarę. W miarę długi? Pytanie, czy będzie w miarę trudny. Tego mobka, jak dobrze pamiętam, muszę tylko obić trochę i on sobie zniknie. Problem jest taki, że ja nie trafiam w ogóle w niego. Także z obiciem go może być problem. Chyba, że mam po prostu przycisk kliknąć. Kurde, nie pamiętam już, jak to było. No spróbuję. Pyk. A, dobra, czy ja go nie muszę zabijać. To Bob mi musi go stankować. Żebym ja mógł sobie kliknąć przycisk. Uda się? Uda się. Dobra, lecimy dalej. Pyk. Tu mamy kolejne. Kurde, ale ten mobek jest blisko. A jak ja mu dam jeszcze slowa? Tylko pewnie nie trafię za życie. No chodź, chodź. Pyk. No, nie trafiłem. Dobra, przycisk. Teraz nie wiem, czy prawo, czy lewo. Coś się otworzy? Obydwa, dobra, to idę na prawo. Nie wiem, czy dobrze poszedłem. No. Dobra, nie przerwał mi git. Myślałem już, że mi przerwie ten... Kurde, wampirek. No tu może być ciężko. Te wampirki irytują. Dobra, tego jednego jeszcze uwalimy. Aha, bo one się będą respić. No to nie fajnie. Ale dobra, udało się. Idziemy w dół. Czy to będzie wyjście? Nie ma wyjścia, niestety. No dobra, mopki wbite, także wracamy i idę na prawo. Pytanie, czy tu będzie wyjście. Uwaga. Jest kula. I chyba będę musiał jeszcze zabić jakieś mopki. Chyba, że będzie od razu wyjście. A, muszę minuty przeczekać. O kurde. A potwór zniknie, no dobra. No i dobra, koniec CPK, zobaczmy, jaką nagrodę uda się wylosować. Pyk. No i kusza dla pojemnika, także lipa. No ale mamy ten, tą potkę, tak, 50 potek tych fajnych. Dużych, drogich. I musimy wrócić do miasta, także pyk. Wracamy. No i dobra, rozmawiamy sobie z Mimi. 15k chyba dostałem do tego expa. I mamy iść do rycerza, a rycerz jest gdzieś tam. Tam mi strzałka pokazuje, ale on chyba gdzieś przy porcie jest. Dobra, znalazłem chłopa. Pyk. I muszę porozmawiać z kapitanem na słonecznych łąkach. Tylko ja najpierw pójdę sobie kupić te peki i jakieś żarełko, bo bez tego będzie lipa. Tak więc skorzystaj ze sklepu i kupujemy tak, 5 tych. I jakieś żarełko jeszcze przydałoby się.
Pieczony kurczak, no z 55 sztuk będzie git. Dobra. No to co, wracamy na słoneczne łąki. Pogadać z chłopem. No i dobra, pogadałem z chłopem. No i mamy questa, że musimy iść do miasta. Bo trzeba mu kupić żarełko. Czyli tak, smażone jajka muszę kupić. Dwie kanapki. Pieczone śledzie mam. No i wieprzowina i napój trzeba kupić. Oho, kurde. Nie tych skrzydeł jeszcze użyłem. No dobra, tak więc sobie otworzę tutaj. I kupujemy, czyli tak, smażone jajko na bekonie 4 sztuki. Pyk, mamy. Kanapki 2 sztuki, mamy. A wieprzowina i napój 8 sztuk. 8. Pyk, mamy. No i wracamy. A pytanie, czy ja muszę jemu to dać? Tak, dobra. Także mamy oddane. No i polowanko. Co my tu mamy? Wściekła mantra, mały muflon i słaby jadowity chomik. Czyli one tu gdzieś będą, nie? A nie, mały muflon to będzie chyba gdzieś na początku tej mapki, jak dobrze pamiętam. Bo to są zwykłe. I tam chyba będą małe. Słabe jadowite chomiki tutaj są. Tak, są małe muflony. No dobra. No i dobra, jeżeli chodzi o chomiki, to właśnie ubijam ostatniego chomika. Także chomiki mam z głowy. Zostało mi jeszcze 6 muflonów. I 6 mandr. Także w miarę szybko to idzie. Łucznikiem też jest o tyle łatwiej niż warriorem, że ja tutaj tracę też dużo mniej żarcia i wszystkiego, nie? Bo jednak cały czas na odległość biję te moby i praktycznie nie dostaję hitów od nich. No chyba, że mandra, nie? To wiadomo. Niestety to krwawienie jest powalone. Jeżeli chodzi o muflony, to też ostatni pyk. Mamy 15 na 15. No i zostały te nieszczęsne mantry, ale na szczęście tylko 3. Zostały zabite, czyli tu mamy jedną, tam drugą i trzecią tam. Także końcóweczka questa. Ostatnia mantra właśnie pada. Pyk, zadanie ukończone. Dostanę level? A jeszcze nie. Zbierz duży lis, papierośnica kapitana. O, to są duże lisy. Ale to mi się wydaje, że to chyba też w miarę szybko leci. Jak dobrze pamiętam tego questa. Zresztą te questy początkowe są takie, że je się dosyć szybko robi. Dopiero później te questy na przykład na SPK i tak dalej, no to je się robi giga długo. Dobra, mamy to. Ale powiem wam, że jakoś super szybko to też to nie poleciało, bo musiałem zabić, nie wiem, z 15-20 lisów, żeby to wydropić. Dobra, idziemy na CPK, który jest od razu tutaj. Zobaczymy, jaka będzie nagroda. A nagroda to armorek. O, i fajnie by było dla łucznika dostać armorek. Ale zobaczymy, czy się uda. Znając życie, no to może być kiepsko trochę. Co to muszę zrobić? Nic. Mogę iść sobie dalej. Dobra, no i tutaj muszę pomóc Tomowi. Walczy z potworami. Obecna misja. Tom walczy z potworami. Super misja. No i w sumie tylko 2 potwory były. To nie za wiele. No i dobra, idziemy dalej. Aha, i tu chyba tak po prostu teraz będę musiał znowu do góry mu pomóc. No i tam już będzie koniec. Taki w miarę krótki ten cepek. No. O nie, teraz muszę walczyć z Tomem. Okej. Okay. Otworzymy sobie skrzynki, zobaczymy co w nich ciekawego. Szmatka niskiej jakości. A tutaj? A tutaj skrzynia jest pusta, okej. Okay. No i mamy ostatni room. Musimy pokonać Toma. Łatwa poszła. Dobra, wychodzimy i ja poproszę armor. Dla łucznika. Pyk. No i dziękuję. No i dobra, teraz musimy wrócić do rycerza Pinto, który jest w mieście, jak dobrze pamiętam. Czy ja mogę założyć ten armor? Nie, bo on jest na 28 poziom, okej. O, i on był tam gdzieś. Dobra, gadałem z chłopem. Siema. Musimy iść do Calvina. On był tutaj, nie? Tak. No i dobra, co ty od nas chcesz, gościu? Pyk.
Znowu gadanie. No dobra. Mam nadzieję, że już do nikogo nie będę musiał iść. Pyszna karma dla zwierzaka i 4 razy trener do skumpla. No to kupię chyba u tego, u Malcolma. Jak dobrze pamiętam. Pyszna karma. Nie kupię u niego pysznej karmy? A u niej? A u niej kupię. Tego potrzebuję 10. I trener były 4. Pyk. Dobra, mamy to. I komu ja mam to dać? Teodorowi, okej. Okay. No to tutaj zaraz w sumie. Pogadamy sobie z chłopem. Masz itemki. Kamień Gilion. Dobrze, miałem akurat. Kulka wampirka mam, nie sprzedawałem specjalnie. No i trzeba schwytać. 3 razy wściekły chomik, 3 owieczki i 3 lisy. Ale to już sobie zrobiłem kolejnym razem. Dzisiaj troszkę krócej, także do następnego.